Cześć, witam Was bardzo, bardzo gorąco. Upieczenie swojego domowego chleba na zakwasie wcale nie musi kojarzyć się z czymś niemożliwym. W tym filmie pokażę Wam, w jaki sposób przygotować odpowiedni zakwas do zrobienia swojego chlebka na zakwasie. Co prawda jest już taki film na moim kanale, jak przygotowuję chleb na zakwasie, ale nie ma filmu poświęconego wyłącznie produkcji samego zakwasu. Zatem postanowiłam taki filmik przygotować i koniecznie pozostańcie ze mną, żeby zobaczyć, jak ten cały proces przebiega. Ale zanim przystąpię do produkcji tego zakwasu, podpowiem, dlaczego pieczywo na zakwasie jest takie wspaniałe. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, aby zneutralizować fityny, czyli substancje odżywcze zawarte w pełnoziarnistej mące, które pełnią u roślin funkcję magazynu fosforu. Ludzki organizm nie trawi fityny, wiąże się ona z minerałami i białkiem, czyniąc je niedostępnymi dla organizmu. Dlatego też ludzkość znalazła sposób, aby zneutralizować fitynę, poddając je procesowi fermentacji właśnie za pomocą zakwasu. Jako ciekawostkę można przytoczyć fakt, iż zwierzęta przeżuwające, posiadające kilka żołądków, proces fermentacji i neutralizacji fityny przeprowadzają w swoim wnętrzu. Fityna rozkłada się również pod wpływem temperatury, czyli pieczenia, podczas kiełkowania oraz namaczania ziaren. Połączenie więc fermentacji z działaniem wysokiej temperatury pozwala niemal całkowicie wyeliminować fitynę z chleba. Więc jak najbardziej polecam pieczenie właśnie chlebków na zakwasie. A co będzie nam potrzebne do przygotowania takiego zakwasu? Otóż pół szklanki dobrej, jakościowo pełnoziarnistej mąki. Może być żytnia. Ja tutaj wykorzystałam ekologiczną, pełnoziarnistą mąkę orkiszową oraz pół szklanki wody. Również dobrej jakościowo wody. Musi to być woda przefiltrowana, czysta, może być źródlana, oby nie była to woda gazowana. Czyli taką samą ilość wody i taką samą ilość mąki. Ważne tutaj jest, aby ten słoik był dobrze wymyty oraz wyparzony. Potrzebna będzie również jakaś łyżka do mieszania. Ja sobie tutaj wykorzystuję taką drewnianą łyżeczkę z trzonkiem. Również ten trzonek musi być wyparzony. A zatem przesypuję całą mąkę do słoika. Wlewam wodę i dokładnie mieszam. Jeżeli już macie zakwas, można dodać zakwasu i ta fermentacja przebiegnie szybciej. Jednak ja tutaj w tym filmie pokazuję, jak zrobić zakwas od podstaw bez posiadania jakiegoś dodatkowego zakwasu gdzieś tam z boku. Więc film odpowiedni dla osób początkujących, które nie mają gdzieś tam tego zakwasu. I teraz przykrywam słoik. Ja wykorzystuję taką stopkę. To jest mój patent. I do przygotowywania takich różnych rzeczy, jak na przykład właśnie zakwas, ocet jabłkowy, czy innych, taką stopkę wykorzystuję. Oczywiście jest to stopka przeznaczona wyłącznie do tego celu. W żadnych innych celach nie była wykorzystywana. I teraz tą mieszaninę mąki z wodą odstawiam w ciepłe miejsce na około 24 godziny. Minęło już około 24 godzin i tak wygląda zakwas. Zakwas, no to jeszcze nie jest w sumie zakwas, ale zaczątek zakwasu. To zaczyna się rozwarstwiać, ta mieszanina, ale to nie jest nic złego. Tak się po prostu dzieje. Nie ma się co obawiać. I czynność powtarzamy powtórnie. Czyli
Teraz wsypujemy pół szklanki mąki oraz pół szklanki wody. Takiej samej mąki i takiej samej wody i ponownie mieszamy wyparzoną łyżką. Wszystko robimy w idealnych warunkach higienicznych, żeby zakwas absolutnie się nie popsuł. I ponownie zakrywam i odstawiam w ciepłe miejsce na 24 godziny. Mamy już trzeci dzień robienia naszego zakwasu i aktualnie wygląda on tak. Trochę zaczął pracować nawet, no ale nie ma co zbyt dużo od niego wymagać, ponieważ jest to dopiero dwudniowy, no można powiedzieć zakwas. Jeszcze zakwasem nie jest, ale takie, no, dziecko. I teraz powtarzamy czynność, czyli pół szklanki pełnoziarnistej mąki oraz pół szklanki wody i dokładnie mieszam. Pamiętajcie, żeby dobrać sobie dosyć wysoki słoik, bo ten zakwas dosyć mocno rośnie, więc jeżeli będzie niski garnek, niskie naczynie, to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że ten nasz zakwas po prostu wykipi. Zakrywam i odstawiam ponownie na 24 godziny. Mamy już czwarty dzień fermentowania zakwasu i wygląda on w taki sposób. Ładnie się podniósł, pracuje, no ale jak widzicie, się rozwarstwił. Taka niestety cecha młodego zakwasu. Przemieszam sobie go i teraz będę go dokarmiać już ostatni raz. Czyli ponownie dodam pół szklanki mąki oraz pół szklanki wody. I dokładnie wszystko mieszam i odstawiam znowu na 24 godziny. I to już jest ostatni dzień fermentowania zakwasu i po przefermentowaniu tej ostatniej dawki wody i mąki naczynie z zakwasem zakręcamy delikatnie, tak bardzo delikatnie. I wstawiamy na kilka dni do lodówki, tak od 3 do 7 dni. Konsystencja zakwasu ma być niezbyt gęsta, ale też nie za bardzo wodnista. Od taka gęsta śmietana. Zapach natomiast kojarzy mi się z piwem. Jest kwaskowaty i jak dla mnie dość przyjemny. Także czekamy te od 3 do 7 dni i pokażę, jak postępować z tym zakwasem dalej. I teraz kolejny etap, czyli dzień przed zamierzonym pieczeniem chleba. Wyciągamy zakwas z lodówki, czekamy aż osiągnie temperaturę pokojową i wówczas dokarmiamy taką samą ilością wody i mąki. Na przykład po 2 lub 3 łyżki. Po nabraniu wprawy te czynności robi się już na oko. Także ja sobie go teraz tutaj dokarmię 2 łyżkami mąki. Dodaję takie płaskie, bo ja już dosyć dużo mam tego zakwasu w tym słoiku i nie chcę, żeby mi wykipiał. I 2 łyżki wody. Woda może być letnia, ale taka ledwo. Absolutnie nie może być za ciepła, bo zniszczy to nam bakterie. I teraz mieszam. Jako młody zakwas on się rozwarstwił, ale to jest zupełnie naturalne. Później już nie będzie się tak rozwarstwiał, jak będzie starszy. I tutaj można również regulować tą konsystencję, czyli
dosypać trochę więcej mąki, jeżeli będzie zbyt rzadka, albo dolać więcej wody. No, mój jest taki rzadkawy, więc myślę, że dosypię trochę mu mąki. Ale to należy zrobić po dokładnym rozmieszaniu, żeby stwierdzić, jaka ta konsystencja jest faktycznie. Także ja sobie go tutaj bardzo dokładnie rozmieszam i dosypię jeszcze łyżkę mąki. To jest po prostu kwestia wprawy. Później już na oko będziecie robili taki zakwas, będziecie widzieć, jaka konsystencja najlepiej pracuje i z jakich mąk należy go przygotowywać, bo jakość mąki również jest bardzo ważna. Musi to być mąka pełnoziarnista. Przede wszystkim nie jakaś tam biała oczyszczona. Taka najlepiej pracuje. Dobra, teraz sobie go dobrze wymieszałam. I odstawiam go na kilka godzin w ciepłe miejsce. Ja robię to tak, jak już wspominałam, że rano wyciągam, dokarmiam, odstawiam, a tak po południu czy późnym wieczorem robię zaczyn, a na drugi dzień piekę chleb. Jeżeli chcecie wiedzieć, jak piekę taki chleb, to również odsyłam do mojego filmu. Jest taki film na kanale, jak robię chlebek na zakwasie. Zasłaniam skarpetką i odstawiam w ciepłe miejsce.